Czyli witajcie z tej strony, jak zwykle Bandelar, a to jest trzeci odcinek z naszej serii Pierwsze Wrażenia. Czyli serii, gdzie prezentuję wam moje pierwsze wrażenia, jak sama nazwa mówi. Dzisiaj zagramy sobie czołgiem T-50 Myślnik 2, czyli radzieckim lightem 6 poziomu, który otrzymaliśmy od Wargamingu za 4, 5 lub więcej lat gry, ponieważ była ta rocznica WOTA, 10 lat bodajże, jak się nie mylę. Ja grałem 4 lata, więc otrzymałem oto ten pojazd i kilka innych bonusów. Odcinek nagrałem dopiero teraz, gdyż wcześniej nie miałem czasu, żeby zaprezentować wam ten pojazd, ale mam nadzieję, że jako tako wam się on spodoba. Moduł, jaki sobie założyłem, jak widać, powłoka antyrefleksyjna, żeby lepiej spotować, dosyłacz, aby szybciej ładować, no i wybrać wszystkie umiejętności, wentylacja. Załoga dość słaba, nawet nie jeden perk, ponieważ dopiero niedawno zacząłem radzieckie medy, więc używam sobie tutaj dyrektyw. Standardowo rozłożenie, naprawiarka, apteczka oraz automatyczna gaśnica, 16 goldów i 60 pocisków zwykłych. Czy chcę mieć takie ustawienie? No myślę, że możemy sobie jeszcze wziąć trochę opyk, tak. Tak będzie prima sort. Jeżeli chodzi o mobilność, to mamy tutaj 65 km do przodu, 23 do tyłu, całkiem spoko. Żywotność, pancerz nie istnieje praktycznie, wieża czasem coś może dingnie. 580 punktów życia, siła ognia, średnia penetracja na apeku 118, no nie za dobrze, i średnie uszkodzenia 85. Jeszcze mam maskowanie, które no nie jest najgorsze, ale też nic specjalnego. Maskowanie praktycznie nie istnieje podczas strzału. No i chyba tyle w sumie, nie? Jeszcze bym mógł wykrywanie wam pokazać. 416 metrów i 746 metrów zasięgu sygnału. Czołg mi się nawet podoba, taki mały bączek. Zobaczmy sobie teraz, jak się nim gra, jeszcze nim nie grałem. O właśnie, może wam pokażę, że jeszcze nim nie grałem. Albo nie pokażę wam, no ale możecie sobie sprawdzić, no. Gwarantuję wam, że jeszcze nim nie grałem, jest to moja pierwsza bitwa. Losowanie na szóstki. W sumie spoko, no. Nie jest może to najlepsze losowanie, gdyż wolałbym ten joke pokazać na pewno na tierach 4-6, a nie na samych szóstkach. Ale zobaczymy, jak sobie radzi w takiej sytuacji, powiedzmy, pośredniej, nie? Jeszcze mi zostało wczoraj z live'a przyciszone dźwięki, więc musimy wybaczyć, ustawię to sobie teraz. Tak nieprofesjonalnie, wiem. No ale trudno, jak to mówię, pierwsze wrażenia to pierwsze wrażenia. Nie ma tutaj miejsca na pomyłki, miejsca na cięcia i tak dalej. No, jeździć to sobie jeździ całkiem przyjemnie, nie powiem. Szybko się rozpędza, ładuje 2,5 sekundy, to całkiem niezły wynik. Pytanie, czy mi ktoś pomoże? To jest dobre pytanie, najważniejsze zresztą. No, widzę, że na górce nie będę miał zbyt wielkiego wsparcia, no nic, trudno. A czołg, mimo że jest jako elitarny, to nie ma bonusu do zarabiania, też warto wspomnieć, że nie posiada on żadnego bonusu do zarabiania. Zarabia on jak klasyczny szósty tier. Raz zerwał, czemu nie? T3485M, no. To jest na pewno pojazd, który średnio chciałem spotkać, tak szczerze. Co my tu mamy? Kolejny T34. No średnio mi się to podoba, szczerze mówiąc. Trzeba korzystać z okazji, nie? Żeby klepać typiarza, kiedy mogę. A jak nie mogę, to po prostu zmienić sobie pozycję, nie? M6, no twarde czołgi, nie powiem. Dosyć twarde. Może spróbujemy się z zwykłym.
Wiecie co, już widzę jeden znaczący problem, a jest nim opuszczenie działa. Bardzo słaba, bardzo niska depresja. Jeżeli o to chodzi, więc to jest taki problem, który zauważyłem, który ma duże znaczenie w przypadku Lighta. Bo tak jak widzicie teraz, mimo że... Oj, tu miałem szczęście. O, widzicie na przykład teraz, bardzo... bardzo duże problemy, żeby się dobrze wychylić i dobrze strzelić. Więc tu na pewno na minus. Wiem, że to jak ja teraz gram, to nie jest klasyczna gra Lightem, ale skoro mogę korzystać z okazji, żeby sobie postrzelać, to dlaczego by nie? Chociaż widzicie, potrafi się czołg dingnąć, ale generalnie jest przyjemny. Da się postrzelać, da się... na pewno da się... na pewno da się bączki porobić, bo po prostu czołg jest dość zwrotny, z tego co zdążyłem zauważyć. IKV. Czy trafimy IKV-a? No z celnością różnie bywa, szczerze mówiąc. Celnością różnie bywa, ale do zniesienia, jakby nie jest tragiczne, nie? Dobra, to myślę, że zaryzykujemy już. No tylko dlaczego ja Goldem gram? Nie wiem, why? Ale okej, dobra. 1504 hit damage'a i 3 fragi. Całkiem nieźle, myślę, jak na 6 tier. Oczywiście nie jest to wynik epicki, ale myślę, że jest okej. Oczywiście dużo golda zużyłem. I myślę, że żeby grać sensownie tym czołgiem, to jednak tym goldem trzeba się wspomagać, bo 118 peny, nie. To na 5 tiery, na 4, na jakieś bardziej miękkie szóstki, ale na 6 twarde raczej nie. I na 6 takie bardziej właśnie, i na 7 i 8 to już w ogóle nie. 900 expa, 3 fragi, 1550 uszkodzeń. Oddanych strzałów 31, trafienia 24, przebicia 20. No nie była to typowa gra Lightem, aczkolwiek myślę, że bitwa była ok. Tak jak mówiłem, są to pierwsze wrażenia. Taki styl gry obrałem sobie. Normalnie grałbym tym Lightem inaczej, ale że miałem wolną górkę, miałem bardzo ładny przestrzał, to mogłem sobie pozwolić na taką grę. No nic, dziękuję bardzo za oglądanie tego materiału. Co mogę jeszcze powiedzieć o czołgu, zanim może zakończę? Wydaje się on naprawdę fajny i ma potencjał. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że martwi mnie troszkę ten pancerz, że on będzie łapał z haeków naprawdę mocno, jeżeli chodzi o boki i tył. Ale jeżeli chodzi o jego plusy, to na pewno mobilność i na pewno dość szybko strzelne działko. Z takich wad, które zauważyłem, no to właśnie może być ten pancerz. No i może być jeszcze, celność. O to mi chodziło. Bo po prostu jak się nie skupi do końca, te pociski naprawdę mają całkiem niezły rozrzut. No nic, teraz mogę wam podziękować, pożegnać się. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie kliknąć lajka oraz jeżeli jesteście nowi, to polecam zasubskrybować kanał, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Trzymajcie się i do następnego materiału. Hej ludziska!